Są takie góry, których dzikość nazwała sudeckimi Bieszczadami, schowane gdzieś na skraju ziemi kłodzkiej, na granicy dwóch państw, na granicy trzech historycznych krain, zakrętymi drogami, dolinami, za starymi wioskami, za dumnym śnieżnikiem gdzieś pośród sudeckiej puszczy. Takie góry, które według niektórych w ogóle nie istnieją, a w ich zaroślach i w starych murach chowają się ślady dawnego życia. To góry nie ukazujące wszystkiego jak na dłoni, nie na wyciągnięcie ręki, nie szukające poklasku i uwagi. Góry skromne, góry wolne, góry prawdziwe. Wędrując tu tak bez wymagań, z otwartością górskiego serca, porwie cię przygoda, zaskoczy historia, ukoi tutejszy spokój, otuli piękno natury. Czy góry bialskie w ogóle istnieją? Jakie historie i tajemnice skrywają tutejsze wioski? Jedna, która prawie zupełnie opustoszała oraz druga, która znikła z map. Dlaczego księżniczka Marianna Orańska uwielbiała jedno miejsce w górach bialskich szczególnie i nazywała je rajem? Dlaczego wokół gór bialskich jest tyle kontrowersji? Czy tak naprawdę najwyższym szczytem gór bialskich jest Rudawiec? Na te i wiele innych pytań odpowiem w tym filmie, a więc zapraszam. Góry bialskie tworzą grupę górską w Sudetach Wschodnich, pomiędzy masywem Śnieżnika a Górami Złotymi. Są naturalnie wydzielone na zachodzie doliną rzeki Murawki i przełęczą Płoszczyną, a na wschodzie doliną rzeki Białej Lądeckiej. Góry bialskie mają swoją dzikość wpisaną w naturę. Opustoszała wioska Bielice, cenne fragmenty niezniszczonej przez człowieka Puszczy Sudeckiej, panujący tu spokój, mniejsza popularność tych gór, mniejsza liczba turystów. Są one trochę z boku, w cieniu dumnego masywu Śnieżnika czy Wysokiego Jesionika. Góry bialskie widnieją również na mapach. Czytamy o nich w literaturze oraz na kartach jeszcze przedwojennej historii, gdzie przez Niemców zwane były Bielengebirge. Góry bialskie przemierzamy również zdobywając koronę gór polskich, więc dlaczego góry bialskie miałyby nie istnieć? Góry bialskie bowiem w niektórych podziałach fizyczno-geograficznych faktycznie nie istnieją. Góry bialskie najczęściej łączone są bowiem w góry złote. Zarówno według powszechnie stosowanej regionalizacji Polski przedstawionej według Jerzego Kondrackiego, jak i według czeskich fizjografów. Natomiast znany krajoznawca Marek Staffa łączy w swoich rozważaniach góry bialskie w jedną jednostkę krajobrazową z masywem Śnieżnika. W moim odczuciu jednak góry bialskie są na tyle wyjątkowe, że zasługują na wyróżnienie. Bielice są najdalej wysuniętą na wschód osadą ziemi kłodzkiej. To taka wioska na końcu świata. Dojechać można do niej tylko jedną, jedyną krętą drogą wiodącą wzdłuż Białej Lądeckiej, która kończy się w okolicach Leśniczówki tuż przy lesie. Tam też znajduje się parking na kilka samochodów i zadaszona wiata z kominkiem dla turystów szukających odpoczynku. Dzikość natury, surowy klimat, peryferyjne położenie z dala od większych miast, brak zasięgu, wysiedlenie wioski, w której zaroślach można odnaleźć stare wiejskie chaty lub pozostałości po nich. Góry bialskie to takie nasze sudeckie Bieszczady.
i mimo że Sudetów nie potrzeba upiększać tytułami bieszczadzkimi, bo Sudetom daleko do Bieszczad, sudeckie historie wyludniania wsi mogą nam przypominać te bieszczadzkie. Określenie sudeckie Bieszczady na region Gór Bialskich powstało już wiele lat temu. W informatorze krajoznawczym wydawanym przez Studenckie Koło Przewodników Sudeckich w jednym z artykułów z 1986 roku czytamy: niektórzy nazywają ten region sudeckimi Bieszczadami, bo też podobnie jak w Bieszczadach po wielu wiekach zasiedlenia i rozwoju gospodarczego opustoszał i popadł w zapomnienie, a dopiero teraz jest odkrywany przez turystów. Podobnie jak w Bieszczadach żywotna przyroda zaciera ślady bytności człowieka, podobnie spotkamy tu osadników walczących uparcie z surowym klimatem, podobnie wielkie obszary leśne dostarczają tysięcy kubików drewna. Bielice to dawna wieś Bielendorf. Dorf to po prostu wieś, a Bielen? Naukowcy wywodzą nazwę wsi Bielice Bielen od starosłoweńskiego słowa belu, czyli biały. Biały wcale nie musiał tutaj oznaczać ośnieżonych szczytów, a mógł wskazywać na białą, spienioną wodę spływającą z gór dzisiejszej Białej Lądeckiej. No właśnie, Białej. Bielice były kiedyś wsią tętniącą życiem. Było tutaj około 100 gospodarstw i 500 mieszkańców. W drugiej połowie XIX wieku Bielice rozwijały się również turystycznie, leżąc na licznie uczęszczanej przez kuracjuszy trasie z Lądka Zdroju, m.in. na Wysoki Jesenik. Jak dziś, również kiedyś były dobrym punktem do wyjścia w góry. Stały się również docenionym miejscem idealnym do uprawiania sportów zimowych. W Bielicach wynajmowano nawet przewodników, a podróżnych obsługiwały w latach międzywojennych 4 gospodarstwa oferujące pokoje gościnne, a także schronisko młodzieżowe i duże schronisko Zalwiesenbaude, które możemy dziś zobaczyć na starych pocztówkach, a ruiny po nim w zaroślach tuż obok dawnego tartaku, a dzisiejszego domu gościnnego u Majów. Nazwa dawnego schroniska Zalwiesenbaude to, tłumacząc z niemieckiego, Zalwiesen hala łąkowa, a Baude to po prostu budynek. Mieszkańcy w Bielicach żyli głównie z przeróbki drewna. W latach 20. i 30. XX wieku funkcjonowało tu aż 5 tartaków. Chałupniczo wyrabiano tutaj drewniane spinki i klamki. Istniała również wytwórnia gontów, czyli gąciarnia, oraz potażarnie, czyli małe manufaktury, w których produkowano potaż z popiołu pochodzącego ze spalania drewna i węgla drzewnego. Ów potaż był od starożytności powszechnie stosowany przy produkcji mydła, szkła, wyrobów ceramicznych, bielenia tkanin oraz jako nawóz. W Bielicach znajduje się również mały, skromny kościół, będący zabytkiem, ale również nośnikiem niezwykłej historii. Kościół świadczy o zamożności dawnych mieszkańców Bielic, którzy sami go wybudowali ponad 200 lat temu. Na ścianie tak małego kościoła umieszczone są 2 tablice skrywające historię tego regionu. Jedna upamiętniająca spotkania działaczy demokratycznej opozycji, która w latach 1981-89 łamała komunistyczne bariery pomiędzy narodami Polski i ówczesnej Czechosłowacji. Jest tam również tablica umieszczona w 300. rocznicę urodzin Michaela Klara, słynnego barokowego rzeźbiarza na ziemi kłodzkiej, który prawdopodobnie urodził się w Bielicach. Kościół po wojnie popadłby w całkowitą ruinę, gdyby nie starania księdza Stefana Witczaka, znanego częściej jako Kruszynka niż pod własnym nazwiskiem. Ksiądz był człowiekiem dość znaczącej postury, ale i olbrzymiego serca. Poświęcił on swoje życie dla innych. Między innymi stworzył ośrodek wsparcia dla niepełnosprawnych, sprowadzał z zagranicy sprzęt potrzebny chorym i inwalidom, organizował zajęcia sportowe i artystyczne dla dzieci, prowadził działalność misyjną w czeskich miejscowościach sąsiadujących z jego parafią. Jako jeden z pierwszych podjął się trudnego zadania pojednania polsko-niemieckiego na ziemiach odzyskanych. Organizując już w latach 80. spotkania lokalnych społeczności z dawnymi niemieckimi mieszkańcami tych terenów, co w tamtych czasach wymagało dużej odwagi.
Angażował się również w ratowanie wielu zabytków sakralnych, a sam mieszkał przez 20 lat w spartańskich warunkach w dawnej przykościelnej kostnicy. Bielice przetrwały do dziś, ale przysiółek wsi Nowa Biela, czyli Neubielendorf, znikł z mapy. Dziś ślady po wsi, fragmenty podmurówek, ziemianek, piwnic możemy odnaleźć 10 minut drogi za ostatnimi domami Bielic, idąc szlakiem niebieskim wzdłuż Białej Lądeckiej. Tutaj ponad 200 lat temu osadzono Czechów. Wioskę zamieszkiwało nawet 80 mieszkańców, stało około 20 chat oraz drewniana kaplica, kaplica świętej Janny. Na miejscu dawnej kaplicy dla upamiętnienia historii postawiono odrestaurowany krzyż oraz tablicę informacyjną. Na tablicy możemy zobaczyć zdjęcia dawnej wioski, kaplicy oraz przeczytać historię Nowej Bieli czy też Nowych Bielic. To piękne, że mieszkańcy opiekują się tym miejscem, opiekują się pamięcią, dawną historią, aby wciąż żyła, aby można było zrozumieć korzenie tych miejsc. Tablice i krzyż postawiło Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej, które aktywnie działa w regionie. Działania towarzystwa wsparło m.in. Nadleśnictwo Lądek-Zdrój. Resztki tutejszej zabudowy i drewnianą kaplicę rozebrały po wojnie, jak wiele innych budynków w tych wsiach, Wojska Ochrony Pogranicza. Obecnie na opustoszałym terenie jest pole namiotowe, ławki ze stołami, miejsca na ognisko i parking dla narciarzy biegowych, dla których stworzono tu wiele atrakcyjnych tras. Zobaczcie tutaj. Tym miejscem zachwyciła się już w XIX wieku księżna Marianna Orańska, właścicielka tutejszych ziem, bardzo znana na ziemi kłodzkiej. W Górach Bialskich znajdują się dwa rezerwaty przyrody, na których terenie gęsty las zachował prawie pierwotny charakter. Rezerwat Puszcza Śnieżnej Białki i rezerwat Nowa Morawa. Na terenie rezerwatu, w regulu dolnym, znajduje się naturalny las mieszany bukowo-świerkowy z udziałem jodły, świerka, buka, klona jawora. Natomiast wyżej w reglu górnym bór wysokogórski, gdzie występują naturalne stanowiska świerka sudeckiego. Te fragmenty lasów to relikty dawnej Puszczy Sudeckiej. Jest to jedno z najpiękniejszych i najpierwotniejszych stanowisk leśnych na Dolnym Śląsku. Kompleksy leśne, na terenie których położone są rezerwaty, w przeszłości w XIX wieku stanowiły dobra Marianny Orańskiej. Zarówno księżna, jak i inni wędrujący w te tereny doceniali dzikość i naturalność sudeckiego lasu. Marianna zwała to miejsce rajem, a mając na uwadze ochronę tych terenów, wprowadziła tutaj planową gospodarkę leśną, co uchroniło te lasy przed całkowitym wyrębem. W Sudetach niegdyś do wysokości około 1000 metrów nad poziomem morza dominowały lasy liściaste, ale w pogoni za zyskiem z eksploatacji lasów w miejsca wyciętych drzew wprowadzano szybko rosnące świerki. Udział świerka w drzewostanie w 1860 roku wzrósł z 30 do 95% powierzchni leśnej. Na liściaste gatunki drzew popularne w tym regionie wskazują nam same nazwy okolicznych wsi. Wieś Jaworek, Bukowy Stok. Księżna Marianna Orańska, tak naprawdę tłumacząc jej imiona na język polski, Wilhelmina, Fryderyka, Ludwika, Karolina, Marianna, była niderlandzką królewną, żoną Albrechta Pruskiego, najmłodszego syna króla Fryderyka Wilhelma III i brata późniejszego cesarza Wilhelma I. Marianna była właścicielką rozległych posiadłości na ziemi kłodzkiej, m.in. części Gór Bialskich i masywu Śnieżnika oraz posiadaczką słynnego pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim. Marianna Orańska zapisała się w historii bardzo racjonalną i skuteczną działalnością ekonomiczną, która przyczyniła się do znacznego rozwoju dóbr, których była ona właścicielką.
Marianna rozwijała gospodarkę leśną, dbając o nowe zasadzenia. Dzięki niej powstały m.in. 3 nadleśnictwa oraz 26 leśniczówek. Dzięki staraniom powstała cała sieć górskich dróg. Na własny koszt wybudowała 55-kilometrową drogę z Ząbkowic Śląskich do Przełęczy Płoszczyna w Górach Bialskich. Budowane drogi gospodarcze i dukty umożliwiały rozwój okolicznych wsi i pozwalały na zagospodarowanie rozległych kompleksów leśnych. Na jej ziemiach pod Śnieżnikiem założono specjalistyczną farmę krów, zarządzaną przez sprowadzonego z alpejskich łąk Szwajcara. Farma ta potem stopniowo przekształciła się w znane nam dziś schronisko turystyczne pod Śnieżnikiem. Dzięki Mariannie wybudowano wiele obiektów przemysłowych. Przyczyniła się Marianna również finansowo do powstania huty szkła nazwanej od niej Oranienhütte, która po II wojnie światowej działała w Stroniu Śląskim pod nazwą huty szkła kryształowego Violetta aż do 2018 roku. Ponadto założyła również kamieniołomy marmuru. W pamięci poddanych pozostała jako dobra pani i utrwalona została w wielu nazwach miejscowych w okolicach masywu Śnieżnika. Do dzisiaj istnieją Marańskie Skały, Droga Marianny, Marianówka, Źródło Marianny, Biała i Zielona Marianna na nazwę lokalnych złóż marmuru. Wędrując tym niebieskim szlakiem, ostatnio wędrowałam tutaj w sobotę i o dziwo nikogo nie spotkałam. Pojedynczy turyści, ale już na grzbiecie granicznym. Szlak, pomimo tego, że jest bardzo łagodny, wiedzie wzdłuż rzeki, wcale nie cieszy się taką dużą popularnością tutaj w górach. Turyści zwykle wybierają się na Rudawiec i Kowadło. Są to najbardziej znane destynacje. Szliśmy początkowo szlakiem niebieskim. Potem skręciliśmy na dukt leśny wzdłuż dopływu Białej Lądeckiej, który się nazywa Biały Spław. Biały Spław pokazywał nam piękne kaskady, zakola. Tak więc, tak jak sama Biała Lądecka, tworzy piękne przedstawienie ze swoich wód. Dukt leśny, którym szliśmy, był szeroki, wygodny, łagodne podejście. Tak więc szło się bardzo przyjemnie. Z duktu, wzdłuż którego płynie Biały Spław, skręciłam w lewo, do góry, na bardzo już dziki dukt, zarośnięty mchami, porostami i jagodzinami. Tutaj już słyszymy szalejący wiatr, który szaleje na grzbiecie. Tak więc już słychać, że drzewa się przerzedzają. Już są niższe i już czuć, że niebawem wyjdziemy na grzbiet i już zobaczymy jakieś widoczki. Tutaj już z tej ścieżki, z tego duktu leśnego, wyjdziemy na grzbiet na Przełęcz Trzech Granic. Już właśnie możecie zobaczyć, jak odsłoniły się widoki. Dla tych widoków tutaj dzisiaj weszłam. No i widzimy z tyłu piękny Śnieżnik, a z drugiej strony, tuż obok, jest piękna Czarnogóra z charakterystycznym masztem. Więc wszystko jest pięknie widoczne. Tutaj na grzbiecie nam się odsłania. No ale na brusku, na który zmierzamy, będzie jeszcze wszystko lepiej widoczne.
Przełęcz u Trzech Granic to przełęcz pomiędzy szczytami Smreka po czeskiej stronie i Bruska po polskiej. Ale skąd właściwie w nazwie określenie Trzech Granic? Przecież mamy tutaj granice dwóch państw. Przełęcz ta bowiem jest miejscem styku historycznych granic trzech krain – Śląska, Moraw i ziemi kłodzkiej, dawnego hrabstwa kłodzkiego. Tutaj już jesteśmy blisko Bruska, niedaleko od przełęczy Trzech Granic, tak więc bardzo blisko jest tutaj z przełęczy do tego szczytu. Natomiast na przełęczy Trzech Granic bardzo dobrze widzimy, jak nazewnictwo wprowadza nas w błąd, bowiem sama przełęcz u Trzech Granic według Czechów jest to smrek graniczny. Niedaleko od przełęczy jest smrek, najwyższy szczyt Gór Złotych, a po polskiej bardziej stronie przy grzbiecie jeszcze granicznym jest smrek Trójkrajny i tam jest nazwa u smreku, więc trzy smreki są w języku czeskim właśnie tam w tym miejscu. Stąd też duże błędy i jeśli chodzi o wysokość w tych szczytach, a są to tak naprawdę trzy różne jednostki fizjograficzne. Tutaj za mną już natomiast odsłania się niesamowity widok na Wysoki Jesenik. Wygląda niesamowicie. Widoczność powietrza jest dzisiaj cudowna. Bardzo wyraźnie widać grzbiet. Ale pójdziemy na Brusek, bowiem są tam skały, zgrupowanie skalne, z którego widać już okolice wyjątkowo dobrze. Dasz ciąg Gór Złotych, Bialskich i Wysoki Jesenik. Już jesteśmy na Brusku, 1124 metry nad poziomem morza, co da się odczuć. Mocno wieje, naprawdę można tutaj zmarznąć i człowieka może szybko przewiać. Natomiast to jest charakterystyczne tutaj w tym miejscu. A na smreku granicznym jest ogromne błoto, więc też trzeba się przygotować na to, że błot może się zapaść ileś centymetrów w błocie. Tak więc warto mieć tu wyższe buty i jakieś na pewno nieprzemakalne. Nade mną jest Brusek, za mną natomiast dumnie wyłania się już Wysoki Jesenik. No piękny jest, tym bardziej kiedy jest taka widoczność powietrza, cudownie go widać. W Górach Bialskich nie ma za dużo punktów widokowych, tym bardziej Brusek jest wyjątkowym miejscem. No i takim innym miejscem jest jeszcze Góra Czernica z wieżą. Drewnianą wieżę wybudowano w 2014 roku. Rozpościera się z niej niesamowita panorama na wiele pasm górskich w Sudetach. Na wieżę wchodzimy jednak na własną odpowiedzialność, bowiem jest ona oficjalnie przeznaczona do celów przeciwpożarowych, nie dla turystów. Czernica jest punktem, od którego rozchodzą się niemal w każdym kierunku szlaki turystyczne. Punktem widokowym mogą być również znane w okolicy skały Trzy Siostry, o ile się na nie powspinamy. Znajdują się tam punkty asekuracyjne, tak zwane ringi, umożliwiające wspinaczkę. Innym widokowym miejscem jest znajdująca się blisko skał Góra Łysiec, wznosząca się nad okolicznymi miejscowościami, na którą jednak jak dotąd nie wytyczono żadnego szlaku turystycznego. Łysiec znany jest z niewielkiego rumoszu skalnego, który znajduje się w obrębie szczytu i z tego, że jest łysy, prawie bez drzew. Łysiec i skały Trzy Siostry znane są także z legend o smoku napadającym na okoliczne wsie. Ach, te sudeckie legendy! Piękny akcent naszych gór. Dzięki legendzie umieszczonej na tablicy przy skałach zrozumiemy, skąd nazwa tychże właśnie skał Trzy Siostry.
Wędrujemy sobie teraz w kierunku Postawnej. Tak naprawdę są debaty, który szczyt jest najwyższym szczytem Gór Bialskich, o ile przyjmiemy, że Góry Bialskie są odrębną jednostką fizjograficzną. Tak naprawdę Rudawiec jest najwyższym szczytem w koronie gór Polski, zapewne dlatego, że po prostu prowadzi na niego szlak. Po czesku Polska Chora. Natomiast Brusek 1124 metry, czy Postawna 1124, czy 1120. 5, 6, różne pomiary, to właśnie szczyty, które są prawdopodobnie tutaj najwyższe w tych górach. Jesteśmy w miejscu, mniej więcej, gdzie po jednej stronie jest Trawna Chora, a po drugiej Postawna Chora. Jest to tak naprawdę szczyt dwuwierzchołkowy. Jeden po polskiej stronie, drugi po czeskiej. Co ciekawe, na Trawnej Chorze są skałki, więc można je poszukać blisko drogi, ścieżki wzdłuż granicy. Natomiast Postawnej kiedyś szukaliśmy, znaleźliśmy faktycznie, ale żeby tam się przedostać, no to tam są chaszcze, błoto, takie podmokłe tereny, więc tego to akurat nie polecam. Tutaj natomiast z tej strony, tam już odsłania nam się śnieżnik, który jak będziemy szli w tę stronę, będzie nam się ładnie wyłaniał, pokazywał, zachęcał swoim majestatem. Nie wiem jak wy, ale ja właśnie uwielbiam takie szlaki, gdzie możemy połączyć wejście doliną, spokojne, szumi rzeka, kaskady, no i gdzie jeszcze na grzbiecie możemy podziwiać panoramy. Tutaj akurat śnieżnik, Czerna Góra, masyw śnieżnika pięknie nam się odsłania. W dodatku widzimy to wszystko idąc po prostu na wprost. Słońce co prawda gdzieniegdzie nas oślepia, bo jest taka pora roku, że jest bardzo nisko, tym bardziej jak już przychodzi południe, ale mimo wszystko gdzieniegdzie słońce jest zasłonięte przez drzewa i już odsłaniają się nam piękne panoramy. No tak więc wędrówka spokojna i bardzo urozmaicona. Takie właśnie uwielbiam. Jesteśmy właśnie na rozwidleniu, gdzie niebieski szlak tędy prowadzi już na chatę Paprsek. Szlak niebieski prowadzi właśnie z Bielic na chatę Paprsek. Jest to schronisko po czeskiej stronie. Bardzo atrakcyjne schronisko, które bardzo wam polecam, gdybyście mieli kiedyś okazję i możliwość właśnie powędrowania w to miejsce. Jeśli chodzi o schronisko Paprsek, co prawda jest to schronisko odnowione, lecz ma już dość sporo lat. I co ciekawe, też ma obok kapliczkę. I w tamtym roku, jak byliśmy w tamtym miejscu, akurat młoda para brała ślub. Więc bardzo romantyczne miejsce, faktycznie kapliczka taka drewniana, przepiękna. No i jeśli chodzi o to miejsce, no to oczywiście można zjeść, napić się czegoś, ale też dzieciaki mogą się nieźle pobawić. Jest tam tyrolka, a także miejsce do skakania i inne atrakcje dla dzieciaków. No i już zeszliśmy z grzbietu. Tutaj właśnie niebieski szlak biegnie wzdłuż Białej Lądeckiej. Natomiast tutaj skręca on w prawo do góry, więc intuicyjnie byśmy poszli prosto. Jednak prosto ten szlak nie wiedzie. Trzeba skręcić w
prawo i powędrować trochę mocniej do góry. Szlaki pokazują nam, że do Bielic zostało nam około 6 km, jednak szybkim tempem w dół szybciej zleci. Natomiast ta droga tutaj, którą pewnie poszlibyśmy, gdybyśmy nie byli ostrożni i uważni, prowadzi również do schroniska, jednak jest to droga narciarska. Tutaj na połączeniu tych dróg jest jeszcze ławeczka, można sobie usiąść, odpocząć, więc generalnie tutaj te miejsca są bardzo dobrze zagospodarowane. Po drodze wszędzie tak naprawdę są ławeczki, stoły, jest gdzie zjeść i wypić herbatkę. Czeka nas już łagodne zejście niebieskim szlakiem wzdłuż Białej Lądeckiej. I tak oczywiście możemy zrobić pętelkę zupełnie odwrotną. Jednak tą, którą ja zrobiłam, jest ona najłagodniejsza. Najmniej wysiłku wymaga. Faktycznie jednak ma to znaczenie. Mój nos może wam już zdradzić temperaturę powietrza. Robi się faktycznie coraz chłodniej, no ale nic dziwnego. Słońce już zaszło za góry i powoli ogólnie już zachodzi. Pętelką, którą moglibyśmy jeszcze zrobić, jest pętla taka, żebyśmy poszli niebieskim szlakiem na początku, delikatne podejście wzdłuż Doliny Białej Lądeckiej, a później byśmy poszli właśnie na Bruska, Przełęcz Trzech Granic, tak jak teraz to zrobiłam, a kolejne odbicie na Żółty Szlak i tutaj już w stronę Pasiecznej i Kowadła. Samo Kowadło można ominąć albo po prostu na nie wejść i później już zejście do Bielic. Jest już ranek, powoli słońce wychodzi i oświetla tutejsze zbocza gór, tak więc będzie robić się cieplej, ale ranki są tutaj naprawdę chłodne i często jest przymrozek. Chata Cyborga ma niezwykłą historię, bowiem była tak naprawdę zwykłą wiejską chatą zbudowaną na przełomie XIX-XX wieku i możemy zobaczyć do dziś jej zdjęcia, jak wyglądała na początku. Później została wykupiona przez Politechnikę Wrocławską, służyła jako chatka studencka. Z historii możemy wyczytać, że zawiewał tam śnieg, przeciekał dach i chata była w kiepskim stanie. Natomiast mnóstwo ludzi o nią dbało, remontowało ją, później służyła tak naprawdę jako schronisko, bowiem tutaj niczego nie było, nie było żadnego takiego zagospodarowania turystycznego. A później? Później rozrosła się w przepiękny pensjonat na przełomie wielu lat, kiedy dostała się w ręce prywatne. Chatka Cyborga była skromną wiejską chatą, a historia jej nowego życia rozpoczęła się w roku 1975, kiedy to kupił ją oddział Wrocławskiego Biura Podróży i Turystyki Almatur. Almatur kolejno przekazał chatę w użytkowanie studentom Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, stąd też enigmatyczna nazwa dzisiejszego znanego już szerzej pensjonatu Chata Cyborga. Cyborg to nie jakieś nazwisko szczególnie zasłużonego dla chaty studenta, ale nazwa jednego z pierwszych na świecie robotów. Jak czytamy w artykule późniejszego właściciela chatki z 1986 roku, był taki czas, kiedy na wzór Politechniki Śląskiej każdy wydział i instytut miał ambicje posiadania własnej chaty w terenie dla celów turystycznych. I tak w tym nieznanym szerszym rzeszą turystów regionie zaczęła chatka służyć studentom Politechniki do rajdów i obozów wakacyjnych.
Niesamowite jest to, że miłość do gór przyciągnęła tylu młodych ludzi z Wrocławia na ten mały koniec świata. Połączyli oni siły, aby wspólnie odremontować starą chatę, kawałek historii i stworzyć tutaj azyl dla turystów. Chatka Cyborga w prywatne ręce przeszła w roku 1990. Na przestrzeni lat do istniejącej części turystycznej dobudowano część pensjonatową o znacznie wyższym standardzie. Budynek przekształcił się z górskiego schroniska w dom gościnny z pełnym zakresem usług hotelowych. Nie stracił jednak przy tym swojego ciepłego, górskiego, sudeckiego klimatu. Chatka Cyborga przez 30 lat otrzymała wiele nowych żyć, zachowując duszę i pamięć po pierwotnej wiejskiej chacie zbudowanej ponad 100 lat temu. Do dziś możemy dojrzeć w odremontowanym wiele razy obiekcie najstarszą część, dawną wiejską chatę i przenieść się dzięki dawnym zdjęciom i wyobraźni do dawnych czasów. Za chatą Cyborga jest taki mały zagajnik. Są tutaj brzuski, widać skały i są dwie ławeczki, gdzie można sobie usiąść nad rzeką i odpocząć. Takie miejsce ustronne, tak więc każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Tutaj zdecydowanie jest mniej ludzi, cisza i spokój. Niesamowite jest to, że w tej starej części chaty Cyborga nadal są pomieszczenia, które tak naprawdę dalej pełnią funkcję, jaką kiedyś pełniły. Jest świetlica taka jakby, stoły tuż przy kuchni, gdzie można już sobie indywidualnie przygotować coś do picia czy do jedzenia. Tak więc oprócz tej głównej restauracji, gdzie serwowane są posiłki. Jest więc tutaj połączona ta dawna historia z nowoczesnością i to jest tutaj chyba najpiękniejsze. Wokół nas wszędzie góry, szumi rzeka, świeci słońce, no taki naprawdę azyl pośrodku gór.